Zakończyły się piłkarskie rozgrywki rundy wiosennej. Zawodnicy Obry niestety grali bardzo słabo. Rezultatem tej gry jest 12. pozycja w tabeli. Po rundzie jesiennej Obra zajmowała 9. pozycję. Od początku rundy wiosennej drużyna grała bardzo słabo. Pierwsze zwycięstwo przyszło dopiero w 8. meczu w Obrzycku. Wiosna okazała się bardzo, że tak powiem, załamująca albo nie spełniająca w ogóle oczekiwań naszych. Myślę, że piłkarze również. Odnieśliśmy skromne jedno zwycięstwo nad drużyną z końca tabeli. 5 remisów i 7 też przegraliśmy. I to po prostu do końca jeszcze teraz losy nasze zależą od lig wyższych, czyli od trzeciej ligi i drugiej ligi. Uzależnione jest to spadki z naszej grupy. Sezon wiosenny zakończył się dla Obry 12. pozycją w tabeli. Zawodnicy strzelili 20 bramek, stracili ich aż 41. Wraz z końcem sezonu z drużyny odszedł Paweł Nowak. W barwach Obry rozegrał 324 spotkania, strzelił 72 gole. To było ciężko podjąć tę decyzję, ale praca, rodzina przede wszystkim najważniejsza. No i nie ma czasu dla rodziny, nie mam czasu też na treningi, bo praca i trzeba się dziećmi zająć. Także bez treningów ciężko jest grać, a druga rzecz, no wszystkie niedziele, wyjazdy, to też rodzina to odczuwa, dzieci tęsknią, chcą z tatą gdzieś wyjść, gdzieś się pobawić. Także mówię, no to ma główny wpływ na to. Dziękuję kibicom przede wszystkim, którzy zawsze nas tutaj wspierali, nie tylko mnie, ale cały zespół. Zawsze byli z nami i u nas, i na wyjeździe, także im też bardzo serdecznie dziękuję. Zmiany nastąpiły także na stanowisku trenera. Tomasz Liba miał dylemat jako grający trener, bo sam się przyznawał, że ma podzieloną, niepodzielną uwagę odnośnie trenerki, bo kierując zespołem z przodu, z ataku, no nie koncentrował się później na grze. Sam mówił mi, że o tym, że chce jeszcze pograć, jeżeli będzie z kim miał grać. Tomasza Śliwę zastąpi Andrzej Janeczek, prowadzący ostatnio czwartoligową Polonię Nowy Tomyśl. Wśród piłkarzy, którzy opuszczają Obrę, jest także Krzysztof Fleischer. Jeżeli się wszystkie rozmowy pójdą w dobrym kierunku, no to przejdę do Płomienia przy Krosynie. A powody? Niewywiązywanie się z umowy przez klub Obra z Bąszyń. No i oczywiście, no jak na moje, to bardzo złe podejście zarządu do zawodników. Muszę przyznać, że w klubie jest coraz gorzej. Zero zainteresowania zarządu dla zawodników i naprawdę my tam się czujemy nieraz, jakbyśmy byli sami. To mocne słowa. Czy rozmawialiście z prezesem, czy też z innymi członkami zarządu na te tematy? Tak, często było wspominane na ten temat. Oni oczywiście obiecywali poprawę, ale no można powiedzieć, było coraz gorzej. Nie było widać, żeby coś było robione w dobrym kierunku, chociaż wszyscy tak obiecywali, no i obietnice nie dotrzymywali, jednym słowem. Czy pana decyzja jest ostateczna? Tak, dopóki będzie taki zarząd, to ja już w Obrze nie zagram. Podsumowanie sezonu piłkarskiego odbyło się w barze Totu.